Bo kochani, jestem J-Extreme, a to jest Virtual Morality, epizod pierwszy. Kto zabił Teddy'ego Longa? Shut up, Marcus. Abby, come on, you're better than this. These people are my life now, Marcus. I quit Catholic school for a reason. Te dziewczyny, nie wiem za bardzo z czego one się śmieją, ale to są Stany, więc, ale dobra, to jest impreza, jak widać zresztą chyba w Stanach, po samym wyglądzie wjazdu do garażu można to stwierdzić, no i nie wiem z czego one się śmieją. Może po prostu są głupie. Do you really want to be like them? All they care about is themselves. What? Oczywiście selfie przed wejściem musi być. Thanks for the ride, Marcus. Hey, girls. OMG. You look so. To jest nasza chyba najlepsza przyjaciółka, z tego co do widzę. Cute. I słyszę. A czy fajny melanż, bo ten gościu już ze swoją dziewczyną, nie mógł, chyba z dziewczyną, nie mógł po prostu przyjść z nią? Logika Amerykanów czasami mnie przeraża. Te dwie kojarzę, one stały przed wejściem i sobie selfie robiły. Oczywiście iPhone 6, iPhone 6 i coś. No, oczywiście. Był piękna sukienka, piękną sukienkę mamy, tak. No, z tym gościem się już chyba znała, z tego co dobrze widzę. My wygląda na narkomana jakiegoś. On ma takie włosy, jakby był z Jamajki, więc no. Serio? On pisze program. Czy tam coś, nie wiem, co on robi. Na przeglądarce. Albo im coś nie wyszło podczas robienia filmu, albo po prostu Ameryka to taki dziwny naród. No ale wróćmy do naszej imprezy. Ziggy. Co ona w ogóle trzyma w ręku? To jest tampon albo kasa do wciągania koki. Mami. Salutations. Hey. Come on. Raczej rurka do koki. He's our very own YouTube celeb. He graduated a couple years ago. Wow. Do tego i do tych wszystkich rzeczy się nie stosujcie, oczywiście pod moim filmem. Na dole możecie to wszystko zostawić. Poza oczywiście share, które możecie udostępniać swoim znajomym na Facebooku na przykład. Wracając do wątku gry, właściwie filmiku.
To jest. Gościu wstawił zdjęcie, bo jego morderca właściwie. Po tym jak go zabił. Oczywiście wszyscy na imprezie mają. Teraz aktualnie przeglądają Instagram. Na pewno, to jest bardzo realne. Te dziewczyny myślą, że to jest po prostu jakiś prank i chcą. I ta laska, nie wiem jak ona się nazywa, nie pamiętam. W montażu może to będzie, bo może będzie w napisach. Uważałem, że to jest prank. I ta dziewczyna zachęca swoje koleżanki, żeby to udostępniały i This dawle. looks pretty real. A Ziggy uważa, że to wygląda bardzo realnie. Ale zobaczymy dalej. Wait, like, do you know him, Ziggs? Teddy's always playing pranks. Well, I'm gonna go look around. Wanna come? Dobra, zostaniemy na razie z dziewczynami, bo Ziggy tak mi się średnio podoba. Jest taka typowa gra wyboru. Cheers, To jest promowanie alkoholu. O Boże, serio? W rozminach widać, że chyba nie za bardzo im smakuje. Zostawię to może bez komentarza. Leży sobie nóż w kuchni. Bardzo, bardzo dziwne. Bardzo dziwne, szczególnie, że no, on leży w kuchni, przy kuchni właściwie. Komuś mógł wypaść? Magic. Tak. Ja taki nie jestem, ale te dziewczyny po prostu bez komentarza. Nie, bez komentarza. Zrobimy zdjęcie. Zostaje to bez komentarza. Nie chcę komentować głupoty. Oj. Snappy sons of bitches. There's a goddamn knife in my head, and you need to do something about it now. What are you doing? Are you just standing there? There is a knife in my head! Hang on. What the fuck? Wait a minute. Ona ma nóż wbity w głowę, rozmawia i żyje. Pomaszamy je. Hej, wait. Ten koleś stał w kuchni, jak tam przyszliśmy. Się teraz zbliżył do niej. Interesujące. Dobra, pomożemy jej.
aha. Maybe you should... Wyraz twarzy tej dziewczyny na chwilę obecną mi mówi, że no uważa, że jest głupia ta blondyna. Chcieliśmy jej pomóc, a jej koleżanka mówi, żebyśmy wyszli z domu. Nic ja mam przeciwko związkom homoseksualnym, żeby nie było. Ona jest następna, aha. Czyli na pewno jest drugi epizod. Robimy inaczej, tym razem zobaczymy, co ma Ziggy do powiedzenia nam. Do spojrzenia. To chyba jej ojciec. Oj, 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 tatusiu, nieładnie, nieładnie. Takie rzeczy oglądać. Gdyby tą lewą część ekranu wykasować, to nieładnie, nieładnie. Ale co on ogląda? Jakiegoś live streama robi? Czy coś? Let's see who's behind door number two. Czyli jak na każdej normalnej imprezie mam dwie strony. Na dole. No na dole co robią? No bawią się po prostu z alkoholem i z fajkami, a tutaj palą marihuanę i zażywają kokainę. Co tu robi ten koleś? On przed chwilą stał na dole. Nikt nas nie wyprzedzał na schodach. Chyba mi się tak to wydaje. Podczas montażu się okaże. O, już było. Nie, nie zatańczymy, bo jesteś brzydki. Jakie dzikie wy... to jest chyba ten kolej ze zdjęcia. Coś mi tutaj nie pasuje. Self-obsessed much? O nie. Ten nóż na pewno się będzie brał udział w następnym epizodzie. Wow. To jest albo krew, albo sądząc po tych spryskach, co to jest? Ten. Co z czekoladowy, jak się te gofry polewa? Co? Ona ma podeszwę w kształcie Baracka Obamy. Marcus? No nie. I tutaj jest Markus. Który... Is he dead? What's happening? Why is there...
który ogląda zwłok. Dzwonimy na policję. Tak nie może być. Hashtag murder. Czyli policja mniej więcej tak jak w Polsce, olewa wszystko. Wiesz, w Stanach jest inaczej. Ta sprawa to jest po prostu tak dla żartów, dla jaj zrobione. What the fuck? Po takiej grze się czegoś takiego nie spodziewałem. Aha, i to jest koniec, tak? Jeszcze moglibyśmy zatańczyć z tym gościem. Ale myślę, że to i tak by nic nie zmieniło. Dobra, morał tego odcinka jest taki, bo już kończymy. Po swojej śmierci nie wstawiajcie zdjęć waszych zwłok do internetu, bo wasi znajomi będą chcieli was odnaleźć i kto was zabił na przykład. I dlaczego umarliście. I mogą sami zginąć. Trzymajcie się. Na dole zostawcie łapkę w górę oraz zasubujcie mój kanał. Na razie.